Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, ostatnio omówiliśmy sobie spór między siódemką a urojonym reżimem. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was 15 ciekawostek, w jaki sposób Fortnite przepowiada przyszłość. Fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym filmem tak 15 tysięcy łapek, byłbym mega wdzięczny, a wtedy przygotuję dla was kolejny ciekawy materiał. Jeżeli szukacie jakichś fajnych bluz oraz koszulek, wbijacie na Pixie Shop, są już dostępne wszystkie rozmiary, linki wszystkie macie w opisie, a teraz zaczynamy! W ciągu pierwszego sezonu co tydzień dostajemy dużo nowości i oczekujemy na nadchodzącą wojnę między siódemką a urojonym reżimem. Co tydzień zdarza się coś totalnie nowego, co wskazuje na przyszłość rozdziału trzeciego i najnowszych aktualizacji w grze Fortnite. W tym tygodniu naukowiec rzucił nam nowe taśmy z nagraniami, na których mówi, że nie dzisiaj i może nie jutro, ale wkrótce będą w stanie wojny z urojonym reżimem. A od likerów dowiadujemy się, że w tym sezonie nie będzie już żadnych aktualizacji. Teraz możemy potwierdzić, że ta wojna jest tematem sezonu drugiego rozdziału trzeciego i niestety do tego czasu nie dostaniemy żadnego eventu na żywo. Ale w jednym z najbardziej szalonych momentów ujawniono nam przyszłość i było to finałowe wydarzenie rozdziału drugiego. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas spodziewał się, że zobaczymy wyspę, którą wszyscy znamy i kochamy, która zostanie całkowicie obrócona. Nikt z nas nie zauważył easter egga podczas zwiastunu sezonu 5, w którym agent Jones udaje się na wyspę. Jest tam jeden z easter eggów, który niezauważalnie przeszedł przez nasze głowy. Kiedy Jones wchodzi do punktu zerowego, kamera jest odwrócona do góry nogami, pokazując nam, że agent Jones spada z pomostu, który znajduje się pomiędzy dwoma wyspami, starą i nową. Wtedy nikt z nas nie połączył wątków. Kiedy to się stało, Fortnite potwierdził, że urojony reżim znajduje się pod wyspą. Okazało się, że ponad 4 sezony później ten easter egg został potwierdzony. Tak samo niesamowite jest to, jak Donald Mustard stara nam się przepowiedzieć przyszłość na swoim Twitterze. Wszyscy wiemy, że Donald Mustard jest wielkim fanem podpowiadania nam, co może znaleźć się w Fortnite. Gdy na Twitterze napisał posta o parze jeansów, to wszyscy byliśmy naprawdę zdezorientowani. Ale potem okazało się, że zapowiada on Jean Grey, czyli mroczną Phoenix X-Menów. To samo wydarzyło się, kiedy opublikował słowo koleś, dude. Brzmiało to trochę szalenie, ale zanim mogliśmy się zorientować, to koleś był już w sklepie z przedmiotami. Dzięki temu pomysłowi ludzie zawsze chcą czytać wpisy Donalda. Ostatnio pisał też o bardzo fajnej kolejce górskiej z klocków Lego, którą sam zbudował. Ale jeśli przyjrzymy się temu filmowi z bliska, możemy zauważyć małe figurki jeżdżące kolejką górską. Mamy tam Mandaloriana, Pogromców Duchów oraz Jokera. Jestem święcie przekonany, że nikt z nas nie pomyślał, że właśnie te skórki pojawią się w tym samym miesiącu w grze. Epic Games ukryło też przyszłość w jednym z trybie gry. Kiedy po raz pierwszy tryb oszuści wszedł do gry, każdy z nas był nim zafascynowany. Twórcy gry wykorzystali to jako okazję do zapowiedzenia przyszłości. Wewnątrz gry znajdowała się mała kostka Kevina, wskazująca nam na jego powrót w sezonie 8. Znalazł tam się też zapatron, który prawdopodobnie zostanie dodany dopiero w następnym sezonie. Ale największym easter eggiem, który wzbudził największe emocje wśród Fortnite'owej społeczności, był Brutal na strzelnicy. I oficjalnie w ostatnich 2 tygodniach rozdziału drugiego Brutale zostały dodane do gry. Lecimy dalej, w rozdziale drugim sezonu drugiego Midas przybywa na wyspę, zabierając tylko i wyłącznie dla siebie cały jacht. Łódź nosi nazwę Marigold i zapowiada ona nowy skin Marigold ponad rok przed jej pojawieniem się w sklepie z przedmiotami. A wy, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę wiele pomaga, więc dziękuję każdemu, którzy korzystają z mojego kodu. Fortnite przypadkowo przepowiada przyszłość. Tak jest w przypadku pistoletu maszynowego. Ten pistolet stał się znany całej społeczności, ponieważ jest to jeden z niewielu elementów historii Fortnite, który był przypadkowo wiele razy wydany i Epic Games uważało, że nigdy się nie pojawi. W sezonie 10 pojawił się w trybie na bogato, a następnie w sezonie 5 rozdziału 2 Epic Games ponownie przypadkowo ujawnia tę broń. W sezonie 8, podczas gdy pojawił się tryb okresowy Powrót do przyszłości, wtedy także pojawił się pistolet maszynowy, który w końcu w rozdziale 3, w sezonie 1, Epic Games potwierdził istnienie broni i oficjalnie dodał ją do gry. Podobnie było ze Spider-Manem. Kilka lat temu, od czasów pierwszej współpracy Avengers Fortnite, na szczycie listy życzeń społeczności był jeden superbohater – Spider-Man. Po kilku sezonach porzuciliśmy nadzieję na dodanie go do gry. Podczas drugiego rozdziału sezonu 4, czyli sezonu Marvela, można było zdobyć osiągnięcie, które miało na sobie logo Spider-Mana. Wtedy myśleliśmy, że może być to jeden z easter eggów dla fanów Marvela, ale w ciągu kolejnych 4 sezonów zaczęły pojawiać się wycieki, że Epic Games pracuje nad tajemniczym, mitycznym przedmiotem o nazwie Pajęcza Sieć. W tym momencie byliśmy przekonani już na 100%, że Spider-Man nadchodzi do Fortnite. Nie mieliśmy pojęcia kiedy, aż w końcu został dodany do gry w rozdziale 3 sezonu 1. Sezon 4 rozdziału 2 był sezonem Marvela. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas spodziewał się, że cały sezon będzie współpracą. Nigdy nie było takiego wydarzenia na żywo oraz karnetu bojowego związanego z całą współpracą. Sezon Marvelowy był już wcześniej zapowiadany. 4 lipca 2020 roku. A 4 lipca 2020 roku Fortnite wypuścił nam niespodziankę.
Była to współpraca związana z Kapitanem Ameryką, który przybył na wyspę wraz z krótkim trailerem. Był to dość krótki trailer, ale fani o Orlim Wzroku zauważyli, że w tym filmie jest coś jeszcze. Wszyscy zastanawiali się, skąd wziął się Kapitan Ameryka. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba było popatrzeć na Ziemię, na której można było zauważyć znak Bifrostu. A ci, co znają się na Marvelu, wiedzieli, co to oznacza. Thor wysłał go na wyspę. 21 czerwca 2019 roku dostaliśmy zwiastun zapowiadający pistolet na flary. Coś tak małego bardzo podekscytowało społeczność Fortnite. Wydarzyło się to podczas World Cupa, w których pokazywali animowane filmy krótkometrażowe, aby zabawić nas między rundami. Jednym z nich był zabawny filmik, w którym rozbitek Jones wystrzeliwuje w niebo flarę, która trafia w bus bojowy. Pokonując wszystkich, natychmiastowo wygrywa mecz. Wszyscy myśleli, że będzie to zwykły żart dotyczący pistoletu na flary. Z biegiem czasu nie dodawano go do gry, aż dopiero pojawił się w sezonie trzecim rozdziału drugiego z aktualizacją 13.20, a kilka tygodni później został dodany rozbitek Jones do sklepu z przedmiotami. Tego chyba naprawdę nikt się nie spodziewał. Midas to bez wątpienia postać wielka i wpływowa. Przed jego przybyciem na wyspę w tygodniu zapowiadający sezon drugi, na środku mapy znajdował się tajemniczy dom. W ciągu kilku dni meble wewnątrz tego domu stawały się złote. Nawet toaleta pokryta była złotem, a na niej leżały jakieś tajne dokumenty. Społeczność Fortnite'owa totalnie nie miała pojęcia, co to zapowiada. Kiedy zaczął się sezon drugi, Midas wraz z agencją pojawił się na wyspie, zatapiając całkowicie tajemniczy dom. Epic Games ujawniło nam osobliwość oraz punkt zerowy. Prawdopodobnie są to dwie najważniejsze rzeczy w całej fabule Fortnite. Podczas eventu w sezonie 8 rozdziału 1 wszyscy byliśmy podekscytowani, że mogliśmy wybrać przedmiot i oddać na niego głos. Tak naprawdę nikt z nas nie zdołał przeanalizować biurka oraz ogromną niebieską kulę w skarbcu. Ale ten tajemniczy obiekt okazał się być punktem zerowym, o którym ostatnio wam opowiadałem w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tamtego materiału, po obejrzeniu tego filmu kliknij w link w opisie. Punkt zerowy jest jedną z najważniejszych rzeczy w całej fabule Fortnite. Na biurku można było znaleźć także hełm osobliwości, która ostatecznie okazała się być inżynierką, która stworzyła mecha robota. Miała też swój pomnik na Neo Tilted Tower i jest ona również podobnie paradygmat, która należy do siódemki. I to ona właśnie w tym sezonie jest najważniejszą postacią. Ale jednym z najważniejszych sposobów, w jaki Fortnite ujawnił przyszłość, jest jednak powódź. W sezonie drugim pokój Deadpoola był jednym z dodatkowych atrakcji dla wielu ludzi. Ten pokój miał wiele easter eggów, a nawet wiele minigier, które można było zagrać. Ale z upływem sezonu ten pokój zmieniał się. A gdy zbliżaliśmy się do końca sezonu, on całkowicie został zalany wodą. Było to naprawdę ważne wydarzenie, ponieważ było to przed sezonem trzecim. A jak dobrze wiemy, w sezonie trzecim była powódź. Był to świetny sposób na zapowiedź trzeciego sezonu. I nikt nie spodziewałby się tego samego przypadku wykrzywionych wież. W jaki sposób Fortnite od lat zapowiadał przyszłość, co sugerowało, że wykrzywione wieże powrócą. Były one widoczne na tłach, na ekranach czytywania, na okładkach sezonu 7 rozdziału 2 i nawet na jakiś czas połączyli słone strzechy z wykrzywionymi wieżami. Wykrzywionych wież nie było na mapie aż do początku rozdziału 3, aż w końcu dostaliśmy oficjalną zapowiedź powrotu wykrzywionych wież. Jeżeli cieszycie się, że wykrzywione wieże powróciły do gry, zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli grałeś w Fortnite, kiedy pierwsze wykrzywione wieże były w grze, napisz w komentarzu OG wykrzywione wieże. Może nie zauważyliście, ale Daily Beagle znajduje się wewnątrz uśpionego wulkanu. Daily Beagle prawdopodobnie nie będzie tu w drugim sezonie, dlatego że wulkan jest bardzo ważny w fabule. Epic Games, umieszczając miejscówkę Spidermana wewnątrz wulkanu, sugeruje nam, że w tym miejscu wydarzy się coś ważnego. Ja oczywiście, moi drodzy, zapraszam do dyskusji w komentarzach, co myślicie, co wydarzy się w przyszłym sezonie. Ja sam osobiście uważam, że tam może powstać jakaś elektrownia parowa, wiecie, lawa plus woda równa się para, a nie obsydian, więc może coś takiego będzie, bo kurzących kominów już dawno nie ma w grze, więc może zastąpią go czymś takim. A miejscówka Daily Beagle leży prawie w tym samym miejscu, co kurzące kominy. Jeżeli się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na mój nowy kanał Farelski, tam nagrywam odcinki z ekipą. Zapraszam też was na mojego Instagrama, wszystkie linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!